okej. Jeśli chcesz, możesz wynagrodzić moją pracę łapką w górę. A jeśli jeszcze tego nie robisz, to możesz zasubskrybować oczywiście z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Miłego oglądania. Wow, wybrałem się tutaj na tą łąkę, zobaczmy co tutaj mam, jakieś kwiatki, są konie, cześć konik, co tam? O nie, wsiadłem na konia, nie, schodzę, bo zaraz spadnę i będzie taki kłopot, jakąś nogę złamie czy coś. Wow, tu coś strzela, ej. Wow, coś zaczyna strzelać. Wow, naprawdę tutaj jest pięknie, ale słychać strzały, ciekawe kto tam jest. Wow, ej, halo, jest tam kto? Halo, Gipley, to ty, siema, co ty tu robisz, siema, stary? Co ty tutaj robisz? No ja tutaj wyszedłem, stary, ja wyszedłem tutaj sobie na spacer na łąkę, a ty, Jezu, jakie masz bronie, mordo, co się stary, stało? Stary, tutaj jest niebezpiecznie, kurczę, powiem ci, że za chwilę tutaj może stać się coś złego w tej okolicy, dlatego nie, radziłbym ci się... Nie gadaj, że na pewno coś kombinowałeś znowu, jakieś, nie wiem, eksperymenty czy co? Stary, chciałem sklonować Gplayów, rozumiesz? Chciałem sklonować siebie. No co ty gadasz, serio? I co, jak ci wyszło? Potrzebowałem, stary, pomocników do nagrywania, do wiesz, wow, do obrony. No, kumam. Ole, wyskoczyłeś. Wow, uważaj, stary, wiesz co, dziura. I klonowałem ich i coś mi tam nie pykło dobrze chyba, wiesz? Jak, nie pykło? Stary, co się stało? Jest problem, coś stary nie wyszło i w ogóle oni zaczęli mnie bić, rozumiesz? Straciłem kontrolę nad tym, kumasz fazę? Naprawdę? To chyba źle zaprogramowałeś ich, ty. Kurde, stary, i co, masz jakiś problem? Może ci coś pomóc pewnie, co? Chodź ci pokażę, zobacz stary, co tu się dzieje, widzisz te skrzynki? Ja już tutaj się chronię, bo za chwilę może tutaj armia cała przyjść. Wow, i będziemy stary. Musieli się bronić i ty też, więc lepiej tutaj się broń. Słuchaj, musimy... Ty stary, nie, ja się boję, stary, ja się boję, ja nie dam rady, stary, ty jesteś silniejszy. Musimy wybudować szybko schronienie, mamy mało czasu, rozumiesz? Już za chwilę... Gplay, no nie wiedziałem, że ty takimi rzeczami zacząłeś się bawić, nie wiem, jakieś eksperymenty, Magii. Stary... Słuchaj, to jest krótka piłka, albo chcesz zginąć, albo ciśniemy i zaczynamy tutaj działać. Ty, a to czy... jest naprawdę, mamy, nie wiem, myślę, że z 10 minut max i kurczę, oni tutaj będą, rozumiesz? Dobra, więc... mordo, a powiedz mi, co to za sprawa, że tam w tym lesie jest tyle pająków? W ogóle... Nie wiem, nie widziałem ich w sumie, kurczę, nie wiem, musiałbym się temu głębiej przyjrzeć, wiesz co, ja miałem inne problemy na głowie i się martwiłem tą swoją, kurczę, armią, chciałem ich sklonować, ale no nie wiem, stary, nie wyszło i wiesz co, i inne rzeczy miałem w głowie w ten czas. Dobra, stop. Game mode 1. Dobra, Gplay, to budujemy tą bazę. Mamy 10 minut, także myślę, że się wyrobimy, słuchaj, zanim te Gplaye tutaj przyjdą. To dobra, dobra. Budujemy jakoś to, masz jakiś zamysł czy coś? Gdzie możemy zrobić, mordo? Dobra, robimy bo to zamysł twoja czy jakaś... bazę? Robimy bazę, stary, mamy 9 minut, już przeszło, no nie to wiem. Ciśniemy, Dawaj. I gdzie budujemy? Tutaj. Robimy tutaj. Obsydianowe. Możemy też jakieś tutaj z tej modyfikacji chyba brać, patrz. Stary, no ty jesteś dobry w budowaniu. Dawaj. Dobra, może zrobimy taką wieżyczkę, co? Tutaj w środku. Ej, o, to by było spoko, obsydianowa wieżyczka, bo Gplaye chyba są mocne, co? No kurczę, Gplaye są bardzo mocne, stary, ja nie wiem, czy my sobie damy radę. Ty poczekaj, mordo, bo ja tutaj robiłem takie kółko, widzisz? Jak ja tu robię? Aha, dobra, przepraszam, to ja to niszczę. I ty możesz zrobić w środku tą wieżę, wiesz, jak ja już tutaj zrobię. Dobra, to weź pokaż, jak to ma wyglądać, bo to jest jednak twoja dolina, to jest twoja łąka, to powinieneś tutaj chyba sam zarządzać, nie? Ja oczywiście tylko pomagam. Dokładnie, stary, ja wiem, jak tutaj zrobić, jak się bronić przed samym sobą, wiem jakie są zagrożenia i jak to działa, dlatego zaufaj mi, stary, dobra, i damy radę. W ogóle te bronie, widziałem te twoje bronie, są normalnie przekozak, nie? Świetne. No kurczę, to jest jedyna możliwość, żeby się przede mną bronić, przed samym sobą. Te jedyne bronie mogą nas uratować dzisiaj, dlatego weź... Myślę, że oni się będą ciężko... Będzie im ciężko przebić się do obsydianu tutaj. No już. Na pewno, kurczę, tych zombiaków... Ale mimo wszystko wolałbym być tutaj nieźle zabezpieczony, bo oni mają diamentowe kill-offy, wiesz, dla nich to nie jest problem tak naprawdę co mieć kill-off. Co ty gadasz? No, dlatego tutaj powiem ci, że trzeba stary. Naprawdę ten... Ja mam lepszy pomysł, zrobimy tutaj lawę. Ty, a zrobimy wejście, no lawa też by była spoka. Wiesz co, może ja tutaj wykopię dół, będziemy jak coś robili tą lawę, one będą wpadały, może nam się uda po prostu je jakoś szybciej. O nie, tu już twoja baza jest. Albo na samym przodzie zrobimy lawę, stary. Co ty na to? Czekaj. Okej, tutaj mamy ładnie. Kurde. O, taką chcesz lawę zrobić? Dobra, no dobra, ładnie to wygląda. Myślę, że spokojnie chyba damy radę. Na samym przodzie zrobimy. Dobra, czekaj, to teraz czekaj, tak. Weźmiemy. Żeby było równo.
Dobra, dobra, to ja robię tutaj jakąś wieżyczkę, taką, nie wiem, coś w tym stylu. Wow, naprawdę to będzie super wyglądać, ale co najważniejsze, będzie bezpiecznie. Naprawdę, no dokładnie, będzie dokładnie. Tutaj bezpiecznie. Wieżyczka zrobiona musi być. Dobra, stary, 7 minut nam zostało, rozumiesz już? O kurczę, wleciała mi lawa, stary, do tego, do mojej tej jaskini. No to musisz jakąś zagrodzić, stary. Stary, nie ma czasu, mamy tylko 7 minut niecałe, słuchaj. 7 minut, żeby to ogarnąć wszystko. Wow, wow, wow. Gplay, powiedz mi, a ty w ogóle coś studiowałeś, że umiesz takie rzeczy robić jak klonowanie Gplayów? No kurczę, studiowałem biologię, wiesz co, na uniwersytecie w Londynie, ale kurczę, coś mi nie wyszło, wiesz, coś mi nie wyszło i coś poszło nie po mojej myśli, rozumiesz? No kumam, kumam, ale no to jest naprawdę niezła akcja, że takie rzeczy się tutaj dzieją. No. Jest nieźle, nieźle, stary. Kurczę, widzę, że tutaj żeś robisz wieżę trochę nierówno, no ale niech będzie, niech dobra, będzie. Stary, to ma być praktyczne, a nie wyglądać, stary, no. Okej. Zróbmy to tak, w taki sposób, że po prostu można tutaj sobie wyjść, nie? Że jakieś wejście było, wyjście, ale żebyśmy jednak mogli sobie tutaj z nimi się uporać. Najważniejsze, żeby oni w ogóle nie podeszli tutaj, jak lawa będzie, to wiesz, to będziemy już tutaj ładnie schronieni w miarę. I to nas będzie chroniło, stary, normalnie. Dobra. Ja tutaj takie płotki zrobię prowizoryczne, żeby one sobie te Gplaye myślały, że to jednak jest zwykły, nie wiem, jakiś szałas z drabinkami, ale nie, jednak to jest baza. Tutaj nie mają wejścia, lawa jest świetnie, tutaj wygląda właśnie ta lawa. No i te płotki i z tego drewna, o, te drewno, będziemy mogli się tutaj chować za tym drewnem, co? Co ty o tym sądzisz? Patrz, No. O, to będzie fajnie. Zobaczmy, co tu Gplay wyprawia. Ciągle lawę rozlewasz z tego, co widzę, mordo. Wow. Chronię tutaj na sameczek. Lawowy to będzie, stary, będzie lawowy. O, lawowy. Co, Gplaye nie lubią lawy, mówisz? No, nie lubią. Nieodporne nie lubią. Na lawę. No. Ale ogólnie chyba w nocy one przychodzą, akurat tak wyjdzie, że to noc będzie. Także będzie trzeba jakoś to ogarnąć, że... Masz jakieś płotki na widzenie w nocy? No, mam coś. A faktycznie, widziałem, tam były chyba w tym, tej jaskini, co tam widziałem. Stary, tutaj mam, trzymaj, łap. O, to stary, świetnie, dobra, to ja sobie wypijesz wezmę. Wypijesz sobie, jak przyjdzie armia w nocy, dobra, nie? Dobra, ja sobie ją wypiję później. Ale nieźle tu jest, o kurczę. Słuchaj, a masz jakieś drabinki? Weź tam mógłbyś tutaj drabinki zarzucić? Nie wiem, jakoś. Czekaj, zaraz ci zarzucę. O nie, źle to zrobiłem, kurczę. Co ty, gdzie? To od lawy się spali, stary. Dobra, wiem, stary. Albo patrz, ale o patrz, takie płotki. Tutaj się wszystko pali dookoła, ja nie mogę. Dobrze, będzie ogień, dobrze. To, o, to będzie właśnie, dla nas lepsza ochrona. Dokładnie. Drabinki chcesz? No, weź tam na tej wieżyczce tam w środku, żebyśmy jednak widzieli wszystko. Patrz, jak to będzie świetnie wyglądać teraz. Ja jeszcze tylko tutaj naokoło zrobię. Ale mega baza. Nieźle. Dobra, to coś takiego. Coś takiego. Pach. Jeszcze tylko tutaj. I wszystko będzie pięknie tutaj nas obroniło, stary. Naprawdę, wygramy to. Obiecuję ci, że... rozwalimy tych Gplayów twoich. Myślisz, no że damy radę? Tak, no kurczę, stary, nie takie rzeczy się robiło kiedyś w życiu. No to gitara, to mam nadzieję, że ty mi pomożesz tutaj, bo samemu to nie wiem, czy bym dał radę. Wiesz co, ja tutaj bazy sam nawet za bardzo nie wiedziałem, jak robić, a ty jak mi pomożesz, to mamy większe szanse na przetrwanie. Tak naprawdę, wiesz co, samemu ty, myślę, byś nie przetrwał i samemu ja bym nie przetrwał, a razem to jesteśmy w stanie, wiesz co, też mi się tak wydaje. Coś działać, myślę. 4 minuty zostały! O kurczę, nie. Dobra, to ciśniemy. Dobra, zaraz będzie ten noc, ale jeszcze torcze trzeba podkładać tutaj. Może gdzieś w tym miejscu. Dobra, tutaj na samej wieży będą kilka torczy. Na samym dole będą torcze. Tak, tak jest. Ohoho. I to, dobra. Już mamy naprawdę tutaj ładną pozycję. Stary, jeszcze to taka górka jest tutaj, czyli będziemy mogli sobie wejść na górkę i zobaczyć, gdzie są jeszcze te Gplaye. W sumie tego będzie naprawdę, wydaje mi się, mega dużo. Myślisz? Że aż tyle, oni się w sumie potrafią rozmnażać, wiesz, stary? Ej, no i to trzeba jak najszybciej je po prostu unicestwić, nie? No, nie będzie to prosta misja, kurczę, wiesz? Może być ciężko. Ja nie wiem, co ty im tam dałeś, pewnie jakieś knockbacki czy coś w tym stylu.
O nie. No ja je wykoksiłem, wiesz co, myślałem, że one będą dla mnie walczyły. Chciałem, żeby były jak najlepsze. Wiesz o co chodzi. No tak, tylko coś nie poszło nie tak i... I wszystko się obróciło przeciwko tobie. No zgadza się stary, no widzisz. Nie wiem co na to poradzić, no po prostu musimy to pokonać, zwalczyć i damy radę, myślę. Dobra, damy radę, ja ci obiecuję, że ci pomogę. Kurczę. Jak no to ciśniemy, ciśniemy. Dobra. Rób tam, kończ tam ładnie wszystko, dobra, bo kurczę, czas nas goni. Dokończyć, powiedzmy, trochę podłogi zrobić. Stary, 2,5 minuty. To już jest naprawdę, nie są przelewki. Musimy trochę podłogę tutaj zmienić podłogę, bo jest sama trawa, a to tak kiepsko wygląda. Chociaż na samym przodzie, żeby był ten pryzmaryt, czy coś takiego. Nie wiem do końca, jak to się nazywa, ale chyba to jest pryzmaryt. No już powiem ci, że super to zaczyna wyglądać. Super, to jeszcze białe naprawdę fajnie się komponuje tutaj. Może zrobimy... O stary, zrobimy tutaj flagę. Flagę zrobimy. Polską. Polską? Dawaj, polską flagę. No dobra, zrobimy polską flagę. Pach. Białe, dobra. Jest. Uwaga, nie, czerwony tutaj. Gdzie jest czerwony? Tu jest czerwony. Ło. Dobra. Mamy tak. I jeszcze tu. Okej. I jeszcze tylko czerwony. O nie! Jeszcze rozwaliłem to. Dobra. I dobra, tak dobra, jest. Stary, ja tutaj cisnę. I jak tam z czasem, bo oni zaraz chyba już przyjdą. Półtorej minuty zostało. No, to myślę, że już na spokojnie zrobimy. Stary, musimy brać bronię i uciekać do bazy. Musimy już to robić. Dobra. Dobra. Jak ta baza wygląda? Kurczę, jest chyba niezła, co? O, no super wygląda, stary. Naprawdę, zadowolony. Ja jestem mega zadowolony. Nie wiem jak ty, bo to w sumie twoja baza, twój zamysł, twoje gameplaye i nasz kłopot. Dobra, dawaj do zamku. Zbroimy się, dobra, mordo. Stary. Bierzemy te rzeczy, które są tutaj w tym. Ja oczywiście ja biorę muszę AK. Ekipunek... Okej, ja też wezmę jednego. Wezmę dobra, sobie kilka skara. Ammo. Dobra, jeszcze to. Granaty bierz, stary. Granaty. Dawaj też granaty. Wow. No. Naprawdę sporo. Ale dobrze, że mamy, kurczę, oni nie mają tyle, wiesz. I stary, jeszcze broni. Armor, który bierzesz? Ja biorę ten złoty. O, ja biorę, no dobra, Night Vision. Ja ten. I weź jeszcze tą, jakiś nuklearny power. Jak wyglądam, stary? Szybko, mamy 30 sekund, nie patrz na jak wyglądam. Jak wyglądam, mordo? No świetnie, ale masz sukienkę, stary. Co? Masz suknię. Hej, nie ciśnij beki. Ja no weź zobacz, bierz tą broń, bierz szybko, mamy 12 sekund, no bierz! Ja mam wszystko, tą, ja mam o, wszystko. Masz tą broń? To? No tak! Dobra. Dobra, chowamy się, stary, musimy szybko do bazy uciekać. Nie, dzień. Dobra. 4 sekundy, dobra. Stary! Jestem. Zamykamy się? Jestem w bazie. Dobra. Zamykamy, drzwi. Drzwi, koniec czasu. G-Play, stary, i co? Widać coś? Kurczę, stary, tutaj jest tyle zombiaków, że masakra, weź to obczaj. To są G-Playe, stary! Co no nie wiesz, dzieje? Że patrz ile tych zombie G-playów. No nieźle. Wow, za chwilę stary, przyjdą, ale ja nic stary. Nie widzę, ja muszę potkę na Night Vision sobie strzelić. Chodź tutaj, stań koło mnie, pa. Łap, ja o, jest, wszystko widać teraz elegancko. Patrzysz, tam wiedźma jakaś dziwna. Widzisz? Dawaj ją. Dobra, weź ją strzelaj, ciekawe czy ja mogę. Ty, to jest kurczę na koniu wiedźma. Wow, ona jest na tym, na pająku. Na cheatach. Na cheatach? Stary, czekaj. Dobra, lecimy właśnie po te zombiaki, znaczy po te G-playe, które tutaj przyszły, słuchajcie. Weź stary tego, sobie ustaw... O kurcze. Idą, czekaj. Stary, musimy strzelać, dawaj G-play! Dawaj! Wow, nie strzelaj we mnie, bo ja nie mam... Rozwalą mnie, stary, rozwalą mnie zaraz. Uciekaj! Uciekaj na górę! Drzwi nie mamy! Uciekaj na górę! One po drabince nie wchodzą, chodź szybko! Dobra. Dobra, muszę tylko zbrojkę nałożyć. Mamy coś do jedzenia, nic nie mamy. Dobra, ten mały zombie! Mały... Jezuniu! O, strzelać z kałacha! O, patrz, już weszły do nas, stary! Musimy je rozwalać! Patrz, jeszcze jakiś zombie! Granata rzucam, właśnie! Rzucaj granatko. Dawaj, granata. Ło, albo czekaj, o to strzelę. Ło, tak jest. Słuchaj, patrz. O nie, zobacz jeszcze. Co tu się dzieje, zobacz, rozczłonkowaliśmy ich. Tutaj wejdę, o. Zarąbista sprawa. Ole, naprawdę, ty, dobra, ty, z tej broni strzelę. Ole, rozwalił się, widziałeś, jak one się rozwalają elegancko? No. Patrz, jaki laser. Nieźle, weź ten laser, zobacz, patrz. Co? Ten laser, obczaj. Nie ten, stary, ten... O, tu jakieś zombiaki, chyba jakieś... Ty, one się normalnie smażą.
Nieźle, stary. O nie. Kurczę, nieźle pocisnęliśmy, daliśmy radę. Mordo, jak na razie, dobra, to co, schodzimy na dół? Musimy zejść na dół. Ja muszę się posilić tym żarciem ogólnie tych zombiaków. O nie, dobra, stary, musimy jeść. Dobra, strzelaj, stary. Coś tu granata jakiś... rzuciłem. Ej, kto to jest? Jakiś... Ktoś ma broń, na patrz. Strzelaj. O, dobra, nie ma go. Zobacz, tu dobra. Jeszcze zombie... G-playa są, jeszcze jeden tylko został. Rozwalać go. Dobra, zniknął. Ty masz jakieś jedzenie, mordo? No, stary, mam tylko mięso z zombiaków, z tych G-playów, słuchaj. O kurde. O, tam jest, uważaj, jeszcze mały G-play. Patrz. Strzelaj do niego! Dawaj. Dobra, leży, stary. Piąteczka, dobra. Idziemy się chować, bo zaraz mają być pająki. To lepiej, żebyśmy się schowali, stary, bo zaraz będziemy myślisz, walczyć z pająkami. Myślisz, że one tu przyjdą za moment też? Tak, stary, bo ja widziałem, one już tam z lasu zaczęły wychodzić, jak usłyszały strzały te nasze. Tam, o właśnie, już niektóre było widać, ale właśnie się schowały. Także zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała walka z pająkami. G-play, nudno mi na tej warcie, stary, chodź, może gdzieś... Stary, nie ma, że nudno, zobacz, co tam się dzieje, bo możliwe, że już niedługo te pająki przyjdą tutaj. Stary, ty nie uwierzysz, ile ich jest. Są już, kurczę? No co ty mówisz? Zobacz sam. Ty, rzeczywiście. Stary, to co, strzelamy do nich? Strzelamy. Idą tutaj. Czekaj. Wow, jak one tam wybuchają, stary, ja idę o, ci pomóc. Kurczę, lecą za mną. Uważaj za tobą, mordo. Wow, jak one giną. No nieźle. Dobra, stary, jest dawaj, dzień. Granata. O nie, nie we mnie, mordo! Bo ja zaraz ginę. I, dobra, i chcę do nas do bazy wchodzić. Wchodzą do naszej bazy. Zniknął. Dobra, świetnie. Wow! Gincie, gincie, bo wszystkie tutaj farszywe. Ule go rozwaliłeś. O, ole to rozwaliłeś. Jak to wygląda, mordo? Masakra. Teraz AWP. Kampy, autokampy. No stary, dawaj, jeszcze ich jest tak dużo. Ja, ale kurde, one jak one wybuchają, zobacz, jaki to jest fajny efekt. O nie! Stary, zaraz zginę normalnie, zaraz zginę, pomocy! G-play, pomóż mi! G-play, szybciej zginął! Zginę, stary. O, dobra, bronię cię, stary, nie ma. Jest git. Nikogo nie ma, dobra, ja muszę na odległość. O, dobra. Dobra, nie bój się. Czekaj, patrz na to, stary, pa. Pa. Co? Jak rozwalę tego pająka, to zobacz, jak on się spłonie. Normalnie, płonie. Zobacz na to. No, nieźle. Jak to świetnie wygląda. Dobra, gincie wszystkie, gincie. Ej, wow. Dobra, ładujemy je. Ładujemy. Ale pamiętaj, że jeszcze połączenia tych mobów mają przyjść. Wiesz? Co? Połączenia tych mobów jeszcze mają przyjść. O nie, stary. No nie, o nie, jeszcze na mnie kałacha mam, ale okej. A nie, to jest koń. Dobra, już pomyliłem. Dobra, strzelamy w nie jak najwięcej. Ja granata rzucam. Dobra, poszedł granat, jeden, drugi, trzeci. Rzucać jak najwięcej granatów, starych. Dawaj, granatami je rozwalimy. Wow, granatami je rozwalimy, stary. Ja mam tutaj fajny taki naboje takie zielone. Ty chyba wszyscy, co? Ja tego nie mam. A nie mam, stary. Nie, tu są jeszcze. Jeszcze są. Jeszcze trzeba je dokończyć wszystkie. Stary, to normalnie ziemię rozwala. No. Dobra. Tylko pamiętaj, że... Jezuniu, ile tu jest? Ba. Świetnie, stary, piąteczka. Mordo, jeszcze są tam... Jest dobrze. Ale to wygląda, jak one rozbryzgują się. No, jest dobrze, bykowo, stary, bykowo, jest dobrze. Naprawdę. Słuchaj, G-Play, wiesz co? Mamy problem, bo te moby będą pewnie mocniejsze, co? Sądzisz, te połączenia? No nie wiem. Nie mam pojęcia, stary, dobra. Czego się można spodziewać. To teraz może ty idź na warty, ja sobie się zdrzemnę może lepiej, co? Dobra? Dobra, odpocznij, zbieraj siły, stary. Dobra. Stary, Mati, Matruner! Co jest, stary, ja śpię, co ty stawaj, mi przeszkadzasz? Stawaj, stary, chodź tutaj, rzucam ci na zbliżony i lecimy, mordo, gdzie gdzie? Co się stało, co jest? Chodź na górze, wchodź co na górę. Co się stało, ja muszę to zobaczyć, stary, co tam się wyprawia? Łap, Night Vision ci rzucam z góry, wow, no dawaj, gdzie? Tutaj. O, jest, mam! O, stary, patrz, one idą do nas! Uważaj, dawaj, strzelaj, stary! Tutaj. Stary, strzelaj, patrz, one się wdrapują! My mamy problem, bo one się wdrapują! O nie, stary, nie, co to się wyprawia? Nie wierzę, G-Play! Ratunku, G-Play! G-Play, stary! Czekaj! Ja granatu rzucę, zobaczymy, jak będzie wyglądało z granatem, pa! Wow, naprawdę to jest patrz, jakie rozwalamy, stary! One nie mają kompletnych szans! Ej, ale jaja! Czekaj, rzucę im Night Vision! G-Play, patrz! Granatami samymi dawaj je! Rozwalimy je! Słuchaj, one się wdrapują tutaj! One się wdrapują, one są pod nami! Dawaj, nie daj im! Nie dam! Dobra, strzelamy z kałacha! Nie! Strzeliło mnie coś! Ja nie wiem, czy to... O, to ten zombiak! Nie! Spadłem, G-Play, ratunku! G-Play, pomóż mi, proszę cię!
Gplay, proszę cię, pomocy! Dobra, spadłeś, pomogłeś? O, jest. Stary, udało się. Już tylko jakieś tylko resztki zostały, słuchaj. Ta naprawdę twoja fosa jest... Tutaj są jeszcze! Ta twoja fosa naprawdę się przydała, nie? Gplay. No kurde, wiedziałem, że to dobry pomysł. Wow, zobacz, że... Jeszcze tam są Gplaye, patrz, pozostałości po Gplayach, słuchaj. Ano, no, dobra. Możemy je rozwalić. O, i tutaj jest jakiś jeszcze... Ole, go rozwaliłeś, stary! Nieźle, dobra. Dawaj, stary. Stary, ja cię... Nie, jeszcze tutaj są! Pomocy, pomocy, proszę cię, pomóż! Gdzie ty jesteś? Za tobą, laserem, dobra, uciekaj, laserem! Uciekaj. Laserem! Ole, spłonął, stary, dobra, rozwaliliśmy je. Jeszcze tylko te, dziady. Dobra, tylko spłonął. I mamy to, stary, udało się. Udało dobra. Się nam, stary, zrobiliśmy Latamy, to. Latamy, do bazy. Piąteczka, dawaj mi tą rączką, przebij, stary. O, kurczę, a piąteczka. Nie, bo zginę. No, sorry. Dobra, udało się, stary, naprawdę. Ta, pięknie. Ta twoja fosa to chyba był punkt praktycznie kulminacyjny tego wszystkiego. No, mega, stary, o nie, mega zobacz, to. Jeszcze pająki jakieś idą. Nie, z creeperami, patrz, co to jest? Creeperowe pająki. One się tu nie mam pojęcia, może to jakiś ktoś inny robił jakieś eksperymenty. Dobra, nieważne. Najważniejsze, że pokonaliśmy Gplayów, słuchajcie. Chodź tu, Gplay, koło mnie stań. Dawaj, mordeczko. Czekaj. Dobra. Dawaj, stawaj tu koło mnie. Musimy pożegnać naszych widzów, słuchaj. Pozdrawiamy was serdecznie, słuchajcie. Dzisiaj był ze mną Gplay, któremu pomogłem oczywiście uratować świat. Przed czym? Przed samym sobą, czyli przed kopiami Gplaya, słuchajcie. Dokładnie tak. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Jeśli się spodoba, zostawcie kciuka w górę. Dokładnie, kciuk w górę, łapencja, komentarzyk i słuchajcie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Także trzymaj się, Gplay, i do usłyszenia wszystkim wam. Pa, pa. Na razie, trzymajcie się.